Nazywam się Bartek Macek. Jestem jednym z pierwszych trenerów CrossFit w Polsce. A to jest moja pasja i mój biznes. Jazda! Takie! Mój CrossFit Box mam w przemysłowej części miasta. Krajobraz jest jaki jest, więc musiałem się jakoś wyróżnić. Postawiłem na totemowy monitor Samsung i jest konkretna zmiana. Od razu widać, że to CrossFit, a nie kolejny magazyn. To trochę jak dobrze widoczna witryna. Zwraca uwagę i przekazuje info o boksie. Ten monitor jest odporny na deszcz, śnieg i mróz. Może pracować w ekstremalnych warunkach i ma gwarancję od 3 do 5 lat. Czasami wiele się tu dzieje i szczególnie na recepcji trzeba ogarnąć kilka rzeczy naraz. Dlatego doradziłem Bartkowi monitor Samsung z panoramicznym zakrzywionym ekranem, który możesz podzielić na dwie niezależne części i wykonywać dwie czynności jednocześnie. Dla wielu CrossFit to kolejna siłownia lub fitness, ale tu budowanie sylwetki jest wartością dodaną. Ważniejsze są mocne nogi i wielkie płuca. Chodzi o zwiększenie sprawności własnego organizmu przez naturalne ruchy ciała i powtarzanie ich z różną intensywnością. Specjalnie dla ludzi z okolicznych biurowców stworzyliśmy grupę o 12:30. To idealna pora, żeby oderwać się od biurka i trochę poćwiczyć. Zajęcia wypadają między jednym spotkaniem a drugim i czasem trzeba coś wydrukować na szybko. Wtedy wysyłasz maila na nasz adres, a w odpowiedzi dostajesz kod PIN. Wpisujesz go w panel drukarki i drukujesz. Mnie to przekonuje. Ale wróćmy do CrossFitu. Ciało łatwo przyzwyczaja się do ćwiczeń, więc modyfikujemy je na każdym treningu, także podczas rozciągania. Tutaj trener nie jest aż tak niezbędny. Spokojnie zastąpią go filmy instruktażowe na monitorach Samsung. Można je dowolnie modyfikować z poziomu laptopa. Sterowanie z laptopa przydaje się też na monitorze zaraz przy wejściu. Wyświetlamy tu najważniejsze informacje z życia boksa, jak daty wydarzeń czy spotkań, bo spotykamy się dość często. Gadamy o ćwiczeniach, zawiązują się przyjaźnie. Ostatnio nawet mieliśmy ślub pary, która poznała się właśnie tutaj. To tylko pokazuje, że CrossFit to znacznie więcej niż tylko ćwiczenia. Bartek wcześniej zapisywał wszystko na kredowej tablicy, ale bez przesady. Można to robić bardziej nowocześnie. On mi doradza w ćwiczeniach, a ja mu w technologiach. Zresztą szybko przekonał się, że monitor Samsung po prostu wygląda tu lepiej i może wyświetlać ruchome obrazy. Teraz już sam na laptopie wrzuca tu filmy, zdjęcia, informacje, które są dużo atrakcyjniejsze dla klubowiczów. Szybko to opanował, ponieważ oprogramowanie Magic Info jest bardzo intuicyjne. Poza zajęciami spotykamy się właśnie tutaj. Wspólnie oglądamy i analizujemy nasze treningi, by dopracować szczegóły. Detale są bardzo ważne, więc uzgodniliśmy z Bartkiem, że najlepiej oglądać je na monitorze 65 cali Samsung. Dodatkowo Bartek szkoli ludzi i jest to dla niego doskonałe narzędzie do wyświetlania prezentacji. W sumie nie spodziewałem się, że rozwiązania Samsung sprawdzą się tak dobrze, ale dałem się namówić Wojtkowi. Uważam, że jest to wartość dodana do każdego biznesu.